Cześć. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować moją ostatnią pracę. Jest to żurnal z elementami albumowymi. Wykonany z kolekcji Vintage Baby Boy laserowelowe. Bindowany metodą rosyjskich skraperek. Tutaj mamy elementy na zapiski i karty na zdjęcia. Album zamykany jest na gumkę taką potrójną. Na okładce mamy ozdobną ramkę na zdjęcia i elementy wycięte z kolekcji, baloniki na sznureczkach. Grzbiet jest prosty i z tyłu okładka prosta. W środku na stronie okładkowej mamy dużą kieszeń z folii i dodatkowo do tego takie okienko na zdjęcie. Łączenia materiału są wycięte wykrojnikiem, żeby był to również element ozdobny na stronach. Strony mają niewiele zdobień, jedynie drobne przeszycia, gdzieniegdzie odbite stemple i dodatki. Celowo dlatego, że będzie on służył za pamiętnik. Tutaj delikatne przeszycia. Koronki, kolejna koperta, tutaj takie małe koperty, w których są elementy z kolekcji. Taka kieszonka z koronki. Tutaj na stronie albumowej mamy dwie ramki na zdjęcia. I ramki są dwustronne. Tutaj otwierane na wskazówkę. Na kolejnej stronie mamy wodospad. Zamykany na taki magnes z shakerem. I tutaj tak. Tutaj kolejna część na zapiski. Drobne dziecięce stempelki. Przeszycia. Torebka śniadaniowa. Kolejna kieszonka z koronki. Tutaj zdobienia koronkowe plus przeszycia. Kolejna koperta. W niej taki misiu odbity stempelek na papierze kraftowym. Kolejna torebka. Stempelek taki dziecięcy. Tutaj koperta również z elementami dziecięcymi. I tutaj mamy taką stronę albumową, w której mamy kaskadę kieszeni. Tutaj takie malutkie bodziaki wycinane ręcznie i to są bodziaki wykonane z foamiranu. Dodatkowo te szuflady mają takie zawieszki i szuflady otwierają się. Są zrobione z torebek śniadaniowych. Kolejna strona albumowa to taka szafa. A w szafie mamy półki i miejsce na zabawki.
Dodatkowo na drzwiach szafy umieszczone są również kieszonki. Tutaj. I tutaj. Kolejna część na zapiski. Niewielkie stempelki. Przeszycia. Koronki ozdobne. I strona okładkowa również jak na początku, czyli ramka na zdjęcie. Również zamykana na magnes i ramka jest dwustronna. I tutaj taka duża, przezroczysta kieszeń z folii. Mam nadzieję, że Wam albumik się podoba, że będzie sprawiał przyjemność osobie, która go otrzyma. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.